Właśnie wybiłam statystycznie jedno plastikowe mikrowłókno. Prawdopodobnie w 72%. Nie, woda butelkowa wcale nie jest lepsza. Ale dzisiaj nie o tym. Mikrowłókna są to bardzo małe kawałki plastiku, które przedostają się do środowiska podczas prania i noszenia ubrań z tworzyw syntetycznych, takich jak mikrofibra, nylon, poliester czy akryl. Włókna te są niezwykle małe, mają około 0,5 mm. To pozwala im przejść przez filtry pralki i w ten sposób kończą w rzekach, morzach, a nawet oceanach. Ponieważ nie są łatwo rozkładane przez tlen lub bakterie beztlenowe, mogą tam zalegać przez setki lat. Kiedy znajdują się w wodzie, są jak gąbki, przyciągając inne zanieczyszczenia wokół nich. Są jak toksyczne bomby, złożone z pestycydów, chemikaliów przemysłowych i paliwa. Mogą być zjedzone przez ryby, a następnie ostatecznie przez nas. W końcu jesteśmy na szczycie łańcucha pokarmowego. Podczas badania określono masę, ilość i wielkość mikrowłókien, które przedostają się do środowiska podczas standardowego prania w standardowych temperaturach 30-40 stopni w standardowej pralce. Zastosowano różne kombinacje proszku do prania i płynu do płukania. Wybrano 3 różne tkaniny o 3 różnych kolorach po to, żeby można potem było łatwo stwierdzić, które mikrowłókno należy do której tkaniny. Po wszystkim mikrowłókna zostały wyseparowane ze ścieków i sprawdzone pod mikroskopem. Odkryto, że akryl jest najgorszym sprawcą. Uwalnia prawie 730 tysięcy drobnych cząsteczek syntetycznych na każde pranie, co daje wynik prawie 1,5 razy większy niż poliester i 5 razy większy od mieszanki poliestrowo-bawełnianej. Stwierdzono, że podczas standardowego prania o standardowym wsadzie 6 kg tkaniny mogą gubić setki tysięcy mikrowłókien. Co potwierdziło tezę, że noszenie i pranie ubrań z tworzyw syntetycznych jest główną przyczyną zanieczyszczenia mikrowłóknami środowiska wodnego. Podczas innego badania przeprowadzonego we współpracy z marką Patagonia okazało się, że pojedynczy polar może gubić podczas jednego prania nawet 1,17 mg mikrowłókien. Przeprowadzono eksperyment naukowy, zbierając ponad 150 próbek wody z kranu z miast i miasteczek kilkunastu krajów na 5 kontynentach. Ogółem 83% próbek wykazało zanieczyszczenie mikrowłóknami. Kraje europejskie, w tym nasi sąsiedzi Słowacja i Niemcy, miały najniższy wskaźnik skażenia, ale nadal wynosiło ono aż 72%. Średnia liczba włókien znalezionych w każdej półlitrowej próbce wahała się od 4,8 w Stanach Zjednoczonych do 1,9 w Europie. Badanie trwało rok. Wykazano, że udział mikrowłókien syntetycznych lub mieszaniny mikrowłókien naturalnych i syntetycznych wśród ogółu włókien znalezionych w opadzie wyniósł 29%. Oszacowano, że w skali aglomeracji paryskiej jest to obszar równy około 5 Warszawom, co rocznie może pochodzić z atmosfery od 3 do 10 ton mikrowłókien. To tyle, ile waży słoń. To badanie przeprowadzono przed badaniem dotyczącym ilości mikrowłókien, które gubi pojedyncze pranie. Już wtedy przypuszczano, że to ubrania syntetyczne mogą być główną przyczyną mikrowłókien w środowisku wodnym. Mikrowłókna są również w powietrzu. W badaniu wzięto pod uwagę 3 różne środowiska. Wnętrza 2 domów prywatnych i 1 biuro. Ogólne stężenia na zewnątrz wahały się między 0,3 a 1,5 włókna na każdy metr sześcienny powietrza. Stężenia w pomieszczeniach były wyższe, wahały się między 1 a 60 włókien na każdy metr sześcienny powietrza. Jeśli chodzi o typ włókna, aż 33% włókien było syntetycznych. O ile mikrowłókna mogą być zbyt duże, by nimi oddychać, to narażenie może wystąpić w przypadku połknięcia, zwłaszcza przez małe dzieci. Wpływ
jaki wywołuje zanieczyszczenie mikrowłóknami, nie jest jeszcze do końca znany. Na razie nie ma dowodów oddziaływania mikrowłókien na ludzi. Na razie wiemy, że mogą gromadzić się w przewodach pokarmowych zwierząt oraz zmieniać zachowanie krabów. W badaniu kraby karmiono różnymi ilościami mikrowłókien przez 4 tygodnie, od 0,3 do 1% plastiku wagowo na żywność. Była też oczywiście grupa kontrolna, bez włókien polipropylenowych w pokarmie. Ten sposób żywienia spowodował statystycznie znaczący spadek możliwości wzrostu krabów. Kraby, które spożywały mikrowłókna, wykazywały zmniejszone spożycie żywności w stosunku do grupy kontrolnej oraz znaczne zmniejszenie energii. Mikrowłókna, które po wydaleniu zostały wyseparowane z kału i zbadane pod mikroskopem, wykazały zmniejszenie swojego pierwotnego rozmiaru, czyli plastik pozostał w organizmach krabów. Jeżeli ma to taki wpływ na przyrodę, jaki może mieć na nas? Czołowy specjalista do spraw zdrowia środowiskowego w Londynie uważa, że ludzie mogą wdychać mikrowłókna z nieznanymi jeszcze konsekwencjami dla zdrowia. Wymyślono worek, który ma zbierać do 99% mikrowłókien kupionych podczas prania. Moim zdaniem jest to rozwiązanie doraźne, bo po pierwsze, sam worek zrobiony jest z tworzyw sztucznych, więc jest to niepotrzebny kolejny odpad. Po drugie, tkanina prawdopodobnie, syntetyczna tkanina, gubi też nanowłókna i tych worek nie zbierze. Po trzecie, co z tymi mikrowłóknami będzie działo się dalej? Oczywiście wybierzemy je po praniu z worka, wrzucimy je do odpadów sztucznych, ale w drodze na wysypisko albo już na samym wysypisku wystarczy niewielki podmuch wiatru, żeby mikrowłókna znowu wróciły do środowiska. Moim zdaniem dużo lepszym docelowym rozwiązaniem może być ograniczenie ilości plastiku w koszu na pranie. Najlepiej wybierać ubrania z tworzyw naturalnych, takich jak bawełna, len czy konopie. Owszem, te tkaniny również gubią mikrowłókna podczas prania, ale są one w 100% biodegradowalne i nie szkodzą środowisku. Kolejnym, nieco kontrowersyjnym rozwiązaniem może być rozważenie rzadszego prania. Można by się zastanowić, czy polar po jednym ubraniu potrzebuje koniecznie prania, podczas którego gubi 1,17 mg mikrowłókien. To już wszystko na dzisiaj. Dla mnie informacja o mikrowłóknach była lekkim szokiem, bo pomyślałam od razu o mojej szmatce z mikrofibry, która miała być ekstra ekologiczna i ograniczyć ostrą chemię w domu. Chyba nie muszę mówić, że wymieniłam ją na bawełnianą, pociętą ze starego prześcieradła. Mam nadzieję, że ktokolwiek, czegokolwiek dowiedział się z tego filmu. Do następnego!